kulinarne lato Imperium wita Państwa w swoim programie. Jak Państwo zauważyli, jesteśmy w miejscu, do którego zdążają nie tylko mieszkańcy stanicy, bo właśnie w stanicy jesteśmy, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości. Mam nadzieję, że Gliwiczanie również tu zawitali, tym bardziej, że wszystkich zapraszaliśmy właśnie na tą imprezę. Szanowni Państwo, nie macie wyjścia. Musicie z nami skosztować żuru, a to, co tutaj będziemy oglądać, to właśnie festiwal żuru i mam nadzieję, że wszystkim będzie smakował. Chodźmy do wnętrza. Państwo się domyślacie, podeszliśmy do grupy mężczyzn. Tym bardziej, że reprezentują koło chłopa w stanicy. Dzień dobry panom. Telewizja Imperium w programie Kulinarne Lato Imperium. Przyjechaliśmy tu specjalnie, żeby skosztować waszego żuru. Zanim rozdacie to gościom, szanowna komisja konkursowa ma skosztować i was wybrać jako tych najlepszych kucharzy. My tak myślimy. A powiedzcie, zakwas sami robicie? Tak. Oczywiście, że sami. Tam są żarna, które widać, tam jest najpierw nakręcone zboże na tych żarnach, później zrobiono śrutka z tego i to jest zakwas. Potem się robi z tego śrut. Tam sfotografować, tam są żarna jeszcze, się kręci. Zaraz zaprezentujemy panu, zaraz uda zaprezentować. Ja chciałem jeszcze zapytać w państwa imieniu, ten żur, który znajduje się w tym garnku, podawany jest co? Z kartoflami? Z kartoflami. Ale jak? Tłuczone? Tłuczone. Skwarki? Skwarki. Wszystko, co trzeba. A możemy zajrzeć chociaż? O, proszę. Tak to wygląda. A im głębiej dna, tym jest gęściejszy i smaczniejszy. Także... Ja mam nadzieję, że jakieś dwa małe talerzyki dla nas zachowacie. Z całą pewnością się do was zgłosimy. Musicie bardzo pilnować, bo... Ja wiem, ja tu przyznam się państwu, że nie jestem tu pierwszy raz, stąd wiem, że potem są tu setki osób i dostać talerz żuru to jest prawdziwe szczęście. A pan obiecał pokazać nam te żarna. Idziemy? Trzeba najpierw zasypać zboże na śród, pozgarnać i teraz trzeba troszeczkę siły, nie? I kręcimy. Słyszycie państwo, jaki odgłos wydają te żarna? Tak. To się sypie. I to są żarna. Czy... Leci śrutka. Aha, śrutka tu leci. I z tego robi się zakwas. Z tego się robi zakwas tu, potem to się miele, nie? I to leci śrutka. To tak zwane zboże śrutowane po naszemu. To się potem zrobi zakwas, tak wody się, to się kisi. I z tego potem się robi żur. I ten żur, co tam jest w tym garcu. Ja mogę trochę pokorblować tym kamieniem. Potrzyma mi pan mikrofon. Proszę bardzo. W lewo czy w prawo? Prawo i ręką pomóc. I leci. Widzi pan? I leci śród. O! To trzeba trochę siły, to trzeba hopa też do tego. Ale hop to będzie dopiero, jak tego żuru się najemy. To jest śrutka. Dzień dobry paniom. Bardzo nam miło. Przed chwilą rozmawialiśmy z grupą chłopów, którzy robią żur. A teraz panie. Opowiedzcie nam coś o swoim żurze. Widzę, że to koło gospodyń wiejskich Wilczy, a my się do was wybieramy na święto ogórka.
To... No, a tymczasem powiedzcie nam coś o waszym żurze. Ja wam powiem. Dziś mamy festiwal żuru. Żurku, żurku, ach, żureczku. Wszystkim nam smakujesz w święto i przy piąteczku. Ciotka Hildzia wkłada przewiewną bluzkę. Na to zakłada z falbankami z opaskę. I myśli ujek Johan, och, lego należankę i myśli, ach, będzie dzisiaj niespodzianka. W garnku ciotka Hilda szykuje wszystko, wodę nalewa, czosnek, mąkę, maślankę. Potem w palcach kruszy przyprawy, cały czas żur trzeba mieszać. Nie odstępować, nie spuścić go z oka, nie wolno. Ujek Johan woło i jo z wędzonką. Na to ciotka Hilda mrugo okiem. Czy żur już gotowy? Pyto ujek Johan. Oj, gotowy już, oj, gotowy już. Mogymy talerze na stół i nalewać już. Weź no łyżeczka, spróbuj troszeczka, czy smak jest twój. Ach, Hildeczko, ma kochana, na taki żur czekołech od rana. Dziękujemy za tą przypowieść. A teraz, drogie panie, jak to możliwe, że tu jest pusto w tym garnku? My, żeby gorący był, musimy go teraz wlać do garnka z termosa, nie? No. A czyli czekacie dopiero? Myśmy przyjechali, tak. No ale, tak prawdę mówiąc, co to znaczy żur weselny z wilczy, żur na poprawiny? Czym się to różni? Różni się, bo żur weselny musi być z kiełbaską, z borowikami. No taki, wie pan, taki stuprocentowy, żeby wesele się udało, no nie? A żur na poprawiny, czyli na drugi dzień? Może już troszkę wody dolać i też będzie dobry. I musi być bardziej kwaśny, domyślam się. Życzymy panią pierwszego miejsca w konkursie. Bardzo dziękujemy. Następuje bardzo ważny moment, bo następuje rozlewanie żuru do poszczególnych talerzy, które potem zostaną dostarczone szanownej komisji konkursowej. Jesteśmy przed kołem gospodyń wiejskich z Żernicy i żur zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Rozpoczęty konkurs żuroklety. Jak ugotować żur? Później o godzinie 18:30 będzie zabawa a na koniec o godzinie 21:00 pokaz sztucznych ognisk. Tutaj zespół będzie na bieżąco informował, kiedy co można próbowania żur. Niech pani nam z łaski swojej opowie, bo widzowie naszej telewizji z Gliwic aż ślinkę przełykają. Żernicki żur, sercem gotowany, jak widać, stokrotnie wymieszany i przez gospodynię pięknie podany. Jest to efekt pracy całego koła gospodyń wiejskich, bo jedna z pań, właśnie może nie takim, na takim sprzęcie jak te żarna tutaj, ale własnoręcznie zrobiła mąkę żytnią ze zboża, które urosło na żernickim polu. Druga pani zrobiła zakupy, są wędzone kości ze schabu, kiełbasa, są wszystkie warzywa, przyprawy oczywiście. No i dzisiaj trzy kolejne panie gotowały ten żur. No i żeby był ciepły, to taka honorowa członkini trzyma ten żar w tym garze, że taka szwarno-śląsko-frelka pilnuje, żeby ten żur był gorący. Na pewno jest smaczny. Czyli od tego żuru chłop na pewno będzie z muru. Zapisane jest na tej chochli wielkiej, od żuru chłop z muru. Dziękujemy paniom i życzymy co najmniej pierwszego miejsca. O,
Proszę Państwa, przewodniczący komisji konkursowej pan Krystian Kiełbasa, ale jednocześnie reprezentuje pan, tak jak zawsze, Urząd Marszałkowski, tak? To znaczy ja może jestem, no siłą rzeczy jestem radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i to wielka przyjemność, że mogę tu być. Mam zaszczyt po raz drugi oceniać na 5, to już jest coś, to znaczy myślę, że zechcieli mnie zaprosić. Natomiast myślę, robię to z wielką przyjemnością, wielkiej, przyjemnej zabawy społeczeństwa, które dzisiaj chce się tym bawić. Zresztą notabene chciałem także jak gdyby pokazać, że reprezentując swoją firmę, jednak związaną z gastronomią, za chwilę będzie można spróbować tak poza konkursem prawdziwego żuru ode mnie z rancha. To też bardzo ciekawe rzecz. Myślę, że to będzie też jak gdyby możliwość tak zobaczenia, jakby skonfrontowania tej części województwa z tym moją częścią, gdzie ten żur był też istotnym czynnikiem, albo inaczej, był składową częścią każdego tygodnia życia ludzi, ale był po prostu trochę inaczej podawany. Ile tym razem zespołów startuje w konkursie? W tym konkursie mamy 5 zgłoszonych zespołów. Myślę, że oprócz mamy KG Wilsze, mamy Pilchowiczanie Pilchowiczaną, mamy KG Wużernica, mamy Koło Chłopa Stanica i mamy małżeństwo panią Kornelę Joachima Rusina z Leboszowic. To są ci oficjalni, ale mamy też tych nieoficjalnych, także myślę, że będzie to, ja myślę, że już jestem pod wrażeniem pięknej zabawy, ale przede wszystkim pięknej integracji dzisiaj ludzi. To jest najfajniejsze. A więc, panie przewodniczący, nie przeszkadzamy w pracy. Nie przeszkadzacie, ja myślę, że to jest ciekawy przerywnik, bo myślę, że jak gdyby w kłonie kubki smakowe odpoczną chwilę, żeby spróbować następne, bo to też jest bardzo ważne. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Jak Państwo widzicie, kolejka za żurem już się ustawiła, a ja w Państwa imieniu i w imieniu naszej telewizji spróbuję troszkę osłodzić życie mieszkańcom Stanicy i tym wszystkim, którzy dzisiaj zawitali w to miejsce. Proszę Państwa, proszę obserwować, co robię. W tym momencie już nie będę relacjonował, bo będę miał obydwie ręce zajęte. Dzień dobry Państwu, Telewizja Imperium Gliwice. Poczęstujecie się naszymi krówkami. Prawdziwe, mleczne krówki? Proszę bardzo. Dla dzieci, dla wnuków? Bardzo proszę, bardzo proszę. Bardzo proszę dla wnuków. Proszę, dla Pana również. Coś słodkiego po żurze. Częstuj się, weź sobie od razu więcej. Na pewno Ci będą smakowały. Dla mamy i dla taty. O, a papierków nie wyrzucaj, bo tam coś bardzo fajnego pisze. Skosztuj cukierka przed drugim zjazdem, żebyś sił nabrał. Kolejna impreza, której uczestnikami również Państwo będziecie, to festiwal czy piknik ogórkowy. Zapytamy o właściwą formę tego właśnie wydarzenia sołtysa pana Jana Gamonia oraz współorganizatora Erwina Sapika, którzy razem zwykle organizują Wilczy Koło Pilchowic, te wszystkie wydarzenia. Panie sołtysie, jak to jest? To jest festiwal, czy jak nazwać to wydarzenie? Co to takiego? 16 lat temu wyszła taka propozycja, bo u nas na sołectwie Wilcza jest kilkunastu plantatorów ogórków. No i że zrobimy piknik ogórkowy, który jest sławny w całym województwie, bo w województwie nigdzie nie ma. Jestem jako radny, jako sołtys w różnych miejscowościach i nigdzie nie ma pikniku ogórkowego, tylko w sołectwie Wilcza. Jest to 16 już piknik, bo w zeszłym roku był jubileuszowy 15. No i tutaj była teraz degustacja wyrobów z ogórka. Co to znaczy była? To znaczy, co? Spóźniliśmy się. Tak, już była. Komisja kosztowała i powiem Państwu szczerze, no co z ogórka idzie zrobić, to się nikt nie może sobie wyobrazić. Trzeba to kosztować. Na 5 stanowiskach, bo 5 drużyn było,
kosztowaliśmy po 2-3 potrawy. No każda inna. To jest rewelacyjne. Pomysły ludzi. Pomysły gospodyń domowych, bo to przeważnie gospodynie domowe. No tak. Pan jako współorganizator zapewne te wszystkie ogórki kisił, kroił, pikle robił, tak? Mylę się czy nie? No, nie, pan się nic nie myli, wszystko jest prawda. Ja, ale co do tego jeszcze, do tych pikli, do wszystkiego. Wszystko zależy od ogórka. Jak nie ma dobrego ogórka, nie ma dobrego wyrobu. Tako jest rzeczywiście prawda. No dobra, ale jaka to jest rada, bo nasi widzowie zapewne też sobie robią ogórki w słoikach na zimę dla swoich dzieci, dla siebie i zdarza się, że po prostu mają potem kapcie, że ogórki są do wyrzucenia. Jak to poznać? No to jest wszystko zależy od receptury. Mamy jeszcze na Wilczy dwie takie hodowle tych ogórków, plantacje, że to jest pewne, od nich jest pewne, że wszystko wychodzi co 100 na 100. Nie dawają żadnych dodatków, jak opryskują to, kwarantannę zatrzymują, czy zachowują, czyli no musi ten ogórek być tyle, a tyle w ziemi, żeby po tym opryskach go można było zebrać. I wtedy jest 100% pewno, że ten ogórek jest w tym słoiku smaczny. Z nami sołtys stanicy. Proszę nam coś podpowiedzieć. Co tu na tych stołach można skosztować? Drodzy Państwo, można skosztować zupę ogórkową tradycyjną, zabielaną na śmietanie oraz litchi ogórkowa inaczej. Powiem szczerze, to jest ogórek zmieszany razem z mięsem mielonym. Tutaj mamy krokodylki, to znaczy krokodylki. To jest ogórek z czosnkiem, bardzo ostry. Później jest na słodko, później jest na z kopierkiem jako tradycyjny, pomieszany z fasolką lub musztardowy i oczywiście ogórek w keczupie. Kto może, wszystkie smaki, powiem może smaków, kto woli, jak. No i oczywiście ogórek zwykły, można zagryźć wszystko do wyboru, do koloru. Przenieśliśmy się z panem Erwinem Sapikiem na sąsiednie stoisko. Czyje ono jest, panie Erwinie? Stoisko sołectwa Wilcza. Czyli to stąd. Stąd, tutaj się. I tu są te ogórki, cośmy przed rozmawiali, te duże, te giganty takie. I cukinia jeszcze, dwie cukinie zostały, a reszta już przetworzone na kotlety, na takie inne sprawy. A tu są te panie, co konserwują te ogórki wszystkie. Żeby się nie psuły, żeby dobrze smakowały, kolorowe ogórki tam są, rosną mają te kolory i takie, i to jest. No i teraz te panie na ten temat powiedzą, jak to wyrobiają i wszystko. Szanowne panie, wy stanowicie jakieś koło gospodyń wiejskich z Wilczy, czy sąsiadki? Rada Sołecka jesteśmy. Ach, Rada Sołecka. Czy Rada Sołecka może zdradzić tajemnicę, jak prawidłowo kisić ogórki? Zaraz powiemy, tak dobrze zrobili, że widzicie, że już nic nie ma i nie zdradzamy tajemnicy. No ale musicie nam powiedzieć, jak my w mieście mamy je robić do słoika, żeby się nie zepsuły. Zawsze robimy kolorowe ogórki na piknik ogórkowy do Wilczy, a tajemnicy jeszcze my nie zdradzili i nie zdradzimy. No to jest coś nie... No, to też mamy najlepszy przepis. Czyli ja muszę do was przyjechać ze słoikami i wy mi to zrobicie, tak? Zapraszamy, my was nauczymy. Tak. Czyli, drogie panie, umowa stoi. Przyjeżdżam tu z krauzami i robimy razem ogórki kiszone na zimę. Ale dekli nie zapomnieć do krauzów. Ale ja mam wszystko, gumy, dekle, wszystko co trzeba. Ogórki, patrzcie. A takie ogóreczki? Takie ogóreczki to u nas pływają na stawach. Stoimy teraz przed stołami. Koło gospodyń wiejskich Wilcza. I tu są właśnie jej cudowne przeroby z ogórków. Panie mnie na pewno nie pamiętają, ale myśmy się spotkali w stanicy.
Stanicy i obiecaliście nam opowiedzieć o ogórkach z Wilczy. To nam opowiadajcie. Widzę, że tu jest fajny wierszyk. Jak smakują wam ogórki, wciepnijcie coś do tej dziurki. Więc wszyscy, którzy tu wpadną, bardzo prosimy o jakieś grosiki właśnie do tej dziurki. Drogie panie, powiedzcie nam, co tu na tym stole można u was kosztować? Tam pan widzi, wszystko jest. Pod każdą postacią jest ogórek. Już ciasto. Wiem? I ciasto. Ale co, ciasto ogórkowe? Ogórkowe. Tak, tutaj jest przepis, tam już brakło i już nie ma. No. Teraz więcej wymyślić nic nie idzie, już jest ciasto nawet. A umielibyście nam zdradzić tajemnicę, jak zrobić ogórki do słoika na zimę, żeby się nie zepsuły? Bo na sąsiednim stoisku powiedzieli, że nam nie powiedzą. My wam to możemy nawet napisać. No. Swoje ogórki przede wszystkim trzeba mieć. Nie kupione w sklepie czy na bazarze. I to... No, ale mądra rada, a skąd my mamy mieć swoje ogórki? Ludzie mają działki i sprzedają. To są zdrowe. Słyszeliście państwo, trzeba mieć działkę, trzeba mieć swoje ogórki. Nie ma rady. Tak radzi nam koło gospodyń wiejskich Wilczy. To stoisko to związane chyba jest z Pilchowicami. Widzę piękne konie na biustach, przepraszam, na bluzkach, pomyliło mi się, na bluzkach to herb Pilchowic. Panie Erwinie, jak wy potraficie to zrobić jako organizatorzy, że tyle kół gospodyń wiejskich do was przyjeżdża ze swoimi wyrobami na tej imprezie? To, że jest normalne, że na przykład Wilcza jeździ do Pilchowic, Pilchowice jeżdżą do, na Wilczo i do innych sołectw, taka współpraca już taka między sołectwami. To bardzo piękne. Zdaje się, coś takiego funkcjonuje teraz tylko właśnie w powiecie gliwickim i wszystkich zapraszamy na wszelkie imprezy właśnie związane z takim pokazywaniem swojego folkloru. Teraz zapytam nasze szanowne panie, co możecie nam tutaj zaoferować z tego stołu dobrego? Cośmy jeszcze nie kosztowali przy innych stołach. Nie wiemy, co żeście kosztowali kaindzi, ale u nas jest pyszna zupa ze świeżych ogórków. Palce lizać, chleb swetym z ogórkiem, tu szałotki rosto majte, każdo inno, także dużo. Ogórków i z czosnkiem można próbować, zapraszamy chętnie. A domyślam się, że dla chłopów do tego ogórka to macie tam coś pod ladą. Na pewno coś tam jest schowane. To pod koniec przyjdźcie. My przyjdziemy pod koniec i już sobie teraz chcemy zagwarantować dostęp tam do tego, co macie pod stołem. Jak wy robicie na zimę do słoików ogórki? Och, roztomajte. U mnie to najbardziej idzie sałatka ze ogórek, czosnek, słodko, kwaśno zalewa. To palce lizać do każdego obiadu. No dobrze, ale skąd bierzecie te ogórki? Ze swoich ogrodów? Ja akurat mam szklarnia, także tam mi rośnie wszystko. Proszę państwa, czyli kolejna rada, trzeba mieć swoją szklarnię. Szanowni państwo, nasze znajome ze stanicy. Jak nie? Ale nasze znajome ze stanicy, koło gospodyń wiejskich z Żernicy. Tak wierszykiem mówimy. Drogie panie, jak często wy tu przyjeżdżacie? Co roku, czy tak wam się trafiają jakieś przerwy? Jesteśmy na pikniku korkowym co roku. Zmienia się czasami skład, czasami jest mała grupa, dziś jest ładna pogoda i połowa naszego koła przyjechała świętować, bo jest i święto Matki Boskiej Zielnej i mamy piknik ogórkowy, więc jesteśmy tutaj razem świętujemy. Czyli mamy trzy święta, święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny i święto ogórka Wilczy. Proszę nam podpowiedzieć, co tu dobrego mamy na stole? Oj, pyszny smalec z chlebkiem, ogórki kiszone, zupę ogórkową, a już jest, no ale była.
Ja może teraz panie zapytam. Tu nie wiadomo na co pierw spojrzeć. Jak pani mówi, śliwowica? A, sznita z fetem, jak głuchy to usłyszałem śliwowica, no ale... No, śliwowica mamy schowaną. Na później. Pod stołem schowane coś do ogórka dla chłopów. Tak jest. Niech nam panie zdradzą tajemnicę. Jak wy robicie ogórki na zimę do domu? Jako kiszone, konserwowe, sałatki. Nie, kiszone, takie normalne kiszone w słoiku. Kiszone to każdy ma swój sposób, ale przeważnie to daje się koper, czosnek i woda z osoluna. Krzan! I takie pytanie, które zadaję na wszystkich stanowiskach. A skąd macie ogórki? No, ja mam ze swojego ogródka. Znowu to samo. Mają swoje szklarnie, ogródki, działki, mają wszystko swoje. A my... Już mamy z tego. A my biedni w mieście, co my mamy zrobić? No doradźcie nam. Kupić działkę w żernicy. Działkę kupić w żernicy. Dobra, to na następny raz przychodzimy do was ze swoimi ogórkami i też będziemy mieli coś schowane pod stołem, także wspólnie będziemy świętować 17 już dzień ogórka wilczy. Bardzo paniom dziękujemy. Stanowisko obserwacyjne pierwszej kategorii. Proszę państwa, stąd widać cały, dosłownie cały plac zajęty przez uczestników 16. pikniku ogórkowego w Wilczy, na który państwa już wcześniej zapraszaliśmy. Miejmy nadzieję, że znajdujecie się tu w gronie tych kilkuset osób, które świętują to święto ogórka. Zapraszamy wszystkich na następne imprezy powiatowe, które będziemy dla państwa relacjonować, a tymczasem serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Lato Imperium się żegna. Idziemy skosztować ogórka i tego, co miłe panie ze stanowisk obiecały nam wyciągnąć pod stołu. Do zobaczenia. Proszę to robić.